Za chwilę rozpoczniemy drogę krzyżową. Powiedział, kto chce iść, kto chce być moim uczniem, nie weźmie codzienny swój krzyż i idzie za mną. Chcę teraz pójść Twoimi śladami. Otwórz me oczy i porusz serce, abym zobaczył i głęboko sobie uświadomił, jak bardzo mnie ukochałeś. Pomóż mi także dźwigać z Tobą mój krzyż. Bolesna Twoja droga jest szkołą wszelkiego cierpienia, wszelkiej cierpliwości, przezwyciężenia się. Daj mi w niej poznać nędzę mojej własnej słabości. Daj mi pojąć wymowę tej bolesnej drogi. Wskaż, co właściwie ja i właśnie teraz mam czynić. A potem umocnij to zrozumienie i uczyń je owocnym, ażebym według niego postępował. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniam się do Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Weź przez krzyż rękę swoją świata tłumi ciężki. Raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że nas głośniki nie zawiodą. Jezus stoi przed sądem. Oskarżają go kłamcy. Sędzią jest człowiek bez charakteru. Proces uręga przykrytemu prawu. Sąd ten ogłasza Pana winnym ciężkiej zbrodni. Kara jest haniebna i straszna zarazem. A Jezus wie, jak czyste były zawsze Jego intencje. Jak ukochał lud i jak wyniszczył dla Jego się zbawienia. Straszna niesprawiedliwość, lekkomyślność tego wyroku musiała wstrząsnąć sercem Pana do głębi. Jakby buntowało się poczucie mojej niesprawiedliwości. Gdyby ktoś chciał nałożyć niesprawiedliwą karę. Jak bronię się przed nieszczęściem, gdy mniemam, że mnie na nie nie zasłużył. A przecież wiem, jak wiele już przewiniłem. O jakimże bóle, aż do wnętrza przenikać musi Pana ta nędzna komedia sądu. Ale On milczy. Przyjmuję wyrok z poddaniem się, ponieważ w tym leży najświętsza wola Ojca, ponieważ chodzi tu o nasze zbawienie. Ale i wszystko, co teraz nastąpi, wypełnione będzie całkowicie żółcią goryczy, jako niesprawiedliwe i niezasłużone. Panie, Tyś przyszedł pierwszy i ukazałeś mi drogę. Naucz mnie teraz postępować za Tobą, kiedy przyjdzie i na mnie podobna godzina. Jeśli muszę słuchać rozkazu lub nagany w ostrym tonie, objaw mi, ile w nich jest słuszności, a pozwól zapomnieć o tym, co jest niesłuszne. Jeśli jakiś obowiązek wydaje mi się nie do zniesienia, chcę w nim widzieć wolę Ojca i być Mu posłusznym. Kiedy przyjdą cierpienia, a ja uważam je za niezasłużone, wtedy naucz me serce poddać się woli Ojca tak, jak to Ty to uczyniłeś. Kiedy wreszcie spotka mnie jawna niesprawiedliwość, niech Twa łaska pomoże mi zamilknąć zupełnie i usprawiedliwienie swoje pozostawić Ojcu. Który za nas cierpiał prawdy?
spojrzenie na krzew, niech mnie pokoje na gości. Bo wszystko życiu to nic, wobec tak pięknej miłości. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na ramiona swoje. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Weź przez krzyż mękę swoją świat odkupić raczy. Wyrok zapadł. Jezus przyjął go w milczeniu. Przynoszą teraz krzyż. Skazaniec ma go sam ponieść na miejsce straty. Pan bierze na siebie narzędzie tortury. Nie pozwala bezmyślnie, aby mu je włożono na barki, ale sam zdecydowanie ujmuje. Nie jest to żadna bliska egzaltacja. To, co teraz nastąpi, jasno i wyraziście stoi w całej swej grozie przed duszą Jezusa. Nie łudzi się on nic, ale i to, to go przynagla, nie jest także odwagą rozpaczy. Wewnętrznie jest Pan całkowicie wolnym i pozbawionym wszelkiego lęku. W krzyżu widzi zlecenie Ojca i nasze zbawienie i pożąda go ze wszystkich sił swego serca. Miłuj się nad nami, który za nas cierpiał na trzecia. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem. Kłaniam się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Weź przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Osłabiły go bóle i utrata krwi. Dosurowała go wszelkiego rodzaju podłości. Potknąwszy się o kamień albo potrącony przez kogoś z tłumu, upada. Jak brutalni są ludzie w takich chwilach. Na leżącego na ziemi, jak grad, padają ze żywości drwiny i razy. Przemógłszy się, powstaje Jezus z ziemi. Wkłada z trudem krzyż na poranione barki i idzie dalej. Panie, krzyż jest za ciężki dla Ciebie, a jednak Ty go niesiesz, ponieważ tak chce tego Ojciec. Dla nas. Brzemię jego przerasta Twe siły, a jednak nie odrzucasz go. Upadasz, ale podnosisz się znowu i niesiesz go dalej. Naucz mnie rozumieć, iż każde prawdziwe cierpienie musi się wydać kiedyś albo jakimś względem, barką naszym za ciężkie, bo nie dla cierpienia, ale za szczęście jesteśmy stworzeni. Nie dziwisz się nam, jeśli słabniemy. I pomagasz nam powstać znowu. Odnów mnie w cierpliwości,
napełni mą duszę swą siłą. Wtedy powstanie ona znowu, podejmie swój ciężar i pójdzie dalej. Miluj się nad nami, który nas czeka w bramie. Jezu Chryste, miluj się nad nami, który Pana czeka w bramie. Czwarta. Jezus spotyka Matkę swoją. Kłaniam się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Są oboje zupełnie samotni. Sami w świecie, pomimo dzikiego tłumu wokoło, oko w oko, serce w serce. Ile miłości i bólu przesyłają sobie wzajemnie ich spojrzenia i dusze, o tym wie tylko sam Bóg. Naucz mnie, bym silniejszym niż miłość ludzka, chociażby była nie wiadomo jak wielka i czysta, skoro tylko znajdę się w niebezpieczeństwie sprzeniewierzenia się Tobie. Ale, o Panie, naucz mnie czynić to tak, jak Ty uczyniłeś w miłości. Nie szorstko, nie bezwzględnie, ale łagodnie i delikatnie. Jestem pewien, że jeśli miłości ból zadać muszę ze względu na Ciebie, ona spotęguje się w Tobie, a co straci dla Ciebie, tysiąckroć w Tobie odzyska.